Jan Święty, Jan był zawsze Panic czysty.
usługował, pani z pannę za matkę miał. Święte miejsca nawiedzała Maryja, a tam płakała. Po synie swym jest dążyła i z nim mieszkać pożądała. Wielebną matkę ucieszył anioł Boży i pozdrowił, rzekąc: pozdrowienie tobie, już rychło będziesz na niebie. Święta matka pożądała, by apostoły widziała, iż wej niż liby umarła, a to wszystko otrzymała. Chrystową matkę darował, anioł palmę rajską jej dał, aby przed panną noszona, gdy do grobu prowadzona, rychła wielmi się zebrali. Wszyscy święci apostoli, Matka Boża radość miała, gdy apostoły widziała. Jezus Matce tę cześć działał i że apostoły zebrał, którzy po świecie kazali, a pogany nawracali. Swe skonanie powiedziała, między świętymi siedziała, tam oświece są gorzały, a święci Boga chwalili. Wtedy przez wszelkiej boleści umarła matka miłości, syn matuchny swej duszy wziął, a słodkie pienie jest zaczął. Wiesiel się matuchno moja, Jurze, pójdź ze mną do raja, śpiewajcie wszyscy anieli, wieselcie się apostoli. Święte ciało pochowajcie, a do grobu je donieście, wpadł Józefa, twoje dziecię, tam grob nowy znajdziecie. Kwiatek zielony, ten się
przemienił. A ta śliczna panna prosi Chrystusa za nami. A czemu nam smutek, gdy ta panna wie źle, a przerażonym skonaniem wiecznie ucieszenie. Kwiatek modry jest ci fiołek, Pana nam skaziła piekielny zamek. A czemu nam smutek, gdy ta panna wiesiele, a przerażonym skonaniem wiecznie ucieszenie. Kwiatek brunatny est solstitium, w nocy nam porodziła Dei Filium. A czemu nam smutek, gdy ta panna wiesiele, a przerażonym skonaniem wiecznie ucieszenie. Kwiatek czarny jeśli pokora, ona nas domieściła niebieskiego kora. A czemu nam smutek, gdy ta panna wiesiele, a przerażonym skonaniem wiecznie ucieszenie. Przez toż panno Twej cudności domieścisz nas niebieskie radości. A czemu nam smutek, gdy ta panna wiesiele, a przerażonym skonaniem wiecznie ucieszenie.
Chrystus błękitniał i zjaśniał, radość kwiatom i ptakom obwieścił, drzewa kwitną miłością i łzami wiatr się zbudził i cicho szeleści. Wyjdź naprzeciw radości od rana, może znajdziesz uśmiechy wśród pola, może radość jest ptakiem i kwiatem, a może rosą podobną do łez. Więc
Cię nie lubić. A serdejko moje, ne dumaj na
nocy budeme jedno. Temna nićka byla, kolem się rodyla. Ne tomu mia dali, komu się widila. A serdejko moje, ne dumaj na dvoje, lem dumaj na jedno, cy budeme jedno. A serdejko moje, ne dumaj na dvoje, lem dumaj na jedno, cy budeme jedno. Thank you.
milczeli współobywatele. Zaczęliby je chwalić głos nieprzyjaciele. Świętości gospodnie w duchu
dniów. Wysłuchaliście Państwo koncertu Izabeli Konar. I teraz chciałbym Państwu przybliżyć pokrótce sylwetkę i muzyczną drogę naszego gościa. Izabela Konar jest rodowitą góralką z Sądecczyzny, która jak znakomita większość górali śpiew i muzykę ma we krwi. Przeszła wszystkie szczeble muzycznego wykształcenia, szkoły muzyczne pierwszego i drugiego stopnia w Nowym Sączu i Lublinie, w klasie gitary klasycznej i studia w Instytucie Artystycznym na kierunku wychowania muzycznego UMCS. Doskonaliła też emisję głosu na profesjonalnych kursach, seminariach i warsztatach. Oprócz gry na gitarze, jej atutem był i jest nadal świetny, czysty i mocny głos, o czym Państwo się przekonaliście. Nic więc dziwnego, że szybko odnalazła się w muzycznym świecie Lublina, grywała rock i blues rock z zespołami, m.in. Matka i Alchemia, zdobywając z nimi nagrody i wyróżnienia. Także dzięki internetowi współpracowała z muzykami z Francji, Niemiec, Słowacji czy nawet Stanów Zjednoczonych, śpiewając w ich projektach. Dla górali niezwykle ważna jest duchowość, a Iza, będąc nieodłączną córką miejsca swojego pochodzenia, jak sama przyznaje, od pewnego czasu nosiła w sobie pomysł skomponowania własnej muzyki, inspirowanej starymi pieśniami religijnymi. Pomysł zmaterializował się dokładnie 10 listopada 2018 roku. Wówczas to z okazji 600-lecia fresków w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim wystąpiła tam z mini recitalem średniowiecznych pieśni sakralnych. Koncert został bardzo dobrze i ciepło przyjęty przez publiczność, co ośmieliło Izę do starania się o stypendium z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na nagranie płyty z pieśniami. I udało się. Efektem tego była płyta Kwiatek Czysty, z której utworów w większości właśnie wysłuchaliśmy. Iza sięgnęła do oryginalnych tekstów średniowiecznych, pieśni maryjnych, hymnów i antyfon, autorstwa m.in. Władysława Zgielniowa, świętego Efrema i autorów anonimowych. Na płycie znalazły się także dwie pieśni o Unii Lubelskiej. Pierwsza to Hołd Pruski, druga Unia Polsko-Litewska. Oba utwory powstały z kompilacji wierszy naszego wielkiego poety odrodzeniowego Jana Kochanowskiego, Proporzec albo Hołd Pruski oraz z fraszki na tęże ze zbioru poety fraszki Księgi Wtóry. I zasięgnęła również na tej płycie do tekstu poety renesansu i baroku Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, wykonując jego pieśń drugą o rządzie Bożym na świecie. Ceniąc sobie bliski kontakt z publicznością, nie dokonała zwykłej transkrypcji muzyki dawnej, ale inspirując się nią, stworzyła zaaranżowane na gitarę klasyczną własne, bardzo kameralne, intymne i nastrojowe kompozycje. Gitara pełni w nich często rolę drugiego głosu, na przykład w utworze Kwiatek Czysty, którego wysłuchaliśmy, a pieśń Maryja Czysta Dziewice jest zabytkiem języka polskiego, jest najstarszą zachowaną pieśnią kościelną z przełomu XIV i XV wieku. Debiutancki album Izy wydała Fundacja Tanteo we współpracy z Fundacją Atoli, a patronatem medialnym objęło Radio Lublin. Iza, ośmielona dobrym przyjęciem tej niełatwej, jak się Państwo przekonali w odbiorze, muzyki wymagającej pewnego skupienia i refleksji, poszła za ciosem i nagrała drugi autorski album, Psalmy Staropolskie i Starocerkiewno-Słowiańskie. Gitara została tu wzbogacona o partię akordeonu oraz o elektroniczne aranżacje ilustracyjne. Płyta tym razem powstała dzięki stypendium prezydenta miasta Lublin. Psalmy, jak wiemy, wywodzą się ze Starego Testamentu, pisane były w języku hebrajskim, w większości przypisywane autorstwu króla Dawida i miały liczne tłumaczenia na łacinę i język narodowy. Najstarsze polskie tłumaczenia to psałterz Kingi z XIII wieku, psałterz floriański, zwany też psałterzem królowej Jadwigi z XIV wieku i psałterz puławski z XV wieku oraz psałterz Dawidów z 1579 roku w genialnej poetyckiej parafrazie Jana Kochanowskiego. Ze 150 biblijnych psalmów Iza wybrała 13, sięgając do trzech psałterzy, floriańskiego, puławskiego i Dawidów, w tym 6 psalmów w języku starocerkiewno-słowiańskim. W kompozycjach inspirowała się dawną muzyką sakralną późnego średniowiecza i renesansu. Na jej utwory można też spojrzeć od strony współczesnej muzyki popularnej.
bowiem skupienie, asceza i dźwiękowa i pewien rodzaj minimalizmu przywodzą na myśl gatunek zwany ambientem. Paradoksalnie te pozornie oszczędne środki artystycznego wyrazu nie są monotonne ani nie nużą słuchacza, ale powodują pewien rodzaj namysłu, skupienia i medytacji. W połączeniu z tekstami psalmów są zaś swoistym rodzajem muzycznej modlitwy, jak mogliśmy się przekonać, wysłuchując. Kończąc, chcę zareklamować tutaj właśnie dwie płyty Izy. One są jeszcze do dostania. Odsyłam do strony na Facebooku Iza Conar. Tam można wysłać wiadomość i Iza ma jeszcze egzemplarze. Także serdecznie zapraszamy i dziękujemy za koncert.